Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki okaz na kanale Cinquecento, rocznik 94, czyli 29 lat. Auto znajomej i uwaga, 2 lata temu czy 3 lata temu, jak mi mówiła, pojechała nim do Włoch i dzielnie objechał. Przebieg 170 tysięcy, oryginalny. Kupiła go parę lat temu, jeszcze był na czarnych blachach. Pojazdy zabudkowe Dębica. Piękna sztuka, nieprawdaż? Silnik 900. W tym roku były robione progi. No bo ruda się pojawiła. Gdzie niegdzie widzę, jeszcze tu wychodzi. No ale z tego co pamiętam, robiłem test o cynku na kanale. Podlinkuję wam. I te auta są chyba całe w ocynku. Popatrzmy, co tam słychać pod spodem. No, nie wiadomo, czy był konserwowany, czy nie. Wydaje mi się, że był. Tu na przykład jest bardzo ładnie. Gdzie niegdzie. Na tyle lat. Dla porównania wrzucę wam link do Volvo. Nie pamiętam, który rocznik. No, ale wiadomo, że Volvo to premium. Wiem, że niektóre Cinquecenta miały klapki, a niektóry korek. Nie wiem, od czego to zależało, od silnika czy od rocznika. Napiszcie, jeśli macie taką wiedzę. Tutaj mamy 9.4 rocznik chyba. Tutaj też czwóreczka. Oryginał, czyli przednia była wymieniana 2 lata później. Znajoma mówi, że jest niezwykle związana z tym samochodem. No nie dziwię się, jak objechała do Włoch. Co więcej, jak wiecie, ostatnio mrozy w Krakowie siorczyste i auto normalnie pali. Dzięki, trzymajcie się.